Cześć, nazywam się Grzegorz Niecko, mam 32 lata i jestem z Gdańska. Taka śmieszna historia, bo jak byłem dzieckiem, to bardzo nie lubiłem WF-u. Mój starszy brat ściągnął filmik z internetu i pokazał mi parkurowce. Zgarnąłem ziomków z dzielnicy, wyszliśmy i tak się zaczęła moja przygoda. Parkour jest to taka efektywna sztuka przemieszczania się z punktu A do punktu B. Wspinałem się na wieżowce, czy to w Tajlandii na 200-metrowy wieżowiec, czy jakieś inne wysokie obiekty. Parkour jest troszeczkę niebezpieczny, trzeba zaryzykować. No i teraz mam z tyłu głowy świadomość, że mam syna i chciałbym, żeby mój syn miał ojca cały czas prawnego. Od kilku miesięcy dla mnie najważniejszy jest mój syn. Troszeczkę się u mnie w życiu pozmieniało ostatnimi czasy. Próbuję się jeszcze odnaleźć w tej nowej sytuacji, ale uważam, że fajna jest taka rola ojca. Bardzo, bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy. Jestem takim, można powiedzieć, nie tylko dzieckiem parkour, ale dzieckiem Ninja Warrior. Zostałem troszeczkę wychowany też przez Ninja Warrior. To, jak ja się tutaj dużo nauczyłem, nabrałem pewności siebie. Spełniam się teraz zawodowo lepiej. Zaczynam być coraz bardziej rozpoznawalną osobą gdzieś tam na ulicy. Wracam co edycję do programu, coraz silniejszy, coraz sprawniejszy. Chcę pokonać jak najwięcej przeszkód, to jest moje całe życie. Chcę w końcu dojść naprawdę wysoko w tym programie, w taki sposób, żeby mój syn kiedyś mógł powiedzieć: mój ojciec to jest gość.